O, o, o. Usłyszał. Ataturk jest to taki największy bohater. Monety i zabrałem banknoty, ale zabrałem z Maroka. Taki czarny, mały do naszego vana? Oho, kochany. Nazywam się Tukasz. Tukasz Gawlasz. Hey Google, która jest godzina w Turcji? Czas w Turcji to 13.38. 13.38, a u nas 11, czyli 2 godziny różnicy. Czyli jeżeli lądujemy o 17, to według naszego żołądka o 15 lądujemy. Zjedź z ronda. Co, kupiłeś tę kanapeczkę? Tak jest, mam kupioną kanapeczkę za 13,90, czyli na pół ceny, połowę taniej niż na lotnisku. Zabrałem banknoty, ale zabrałem z Maroka i chcieliśmy zapłacić za autobus, ale niestety nie mamy czym zapłacić i pan kierowca pozwolił nam jechać za darmo. Niesamowite. Ale miło. Bardzo miło. Nasz pobyt w Turcji zaczynamy nie gdzie indziej jak w restauracji. Zaraz napijemy się czaju, czyli mocnej tureckiej czarnej herbaty. I na stole mamy mnóstwo przystawek i zamówiliśmy po kebabie. Mamy sałatkę, mamy cikoftę, czyli taki rodzaj zgniecionej pasty z warzyw, tak? Mamy też salsę z pomidorów, frytki, jogurt i będziemy jeść. Boże, jestem taka głodna i tak spragniona tego tureckiego jedzenia. Polonia. Mądry? Już tyle tego leję. Jak mu powiedzieć dziękuję? Te szykuję. You are welcome. Thank you. Jako pierwszy kebab w Turcji zamówiliśmy Iskander kebab, czyli po prostu pokrojone mięsko, zalane pomidorowym sosem. Pod spodem jest chlebuś, ryż i do tego jest taka duża łyżka jogurtu, która ma złagodzić ten ostry, pikantny pomidorowy sos. Chlebuś. Nie dobrze pamiętam, wiem, że to jest gunewy, ale to jest chyba ser, makaron, taki vermicelli. Tak. To jest pieczone, długo na takim ogniu, to jest ser. Taki biały. Nie chcieliśmy tego. Przyszedł pan, zapytał się, czy chcemy. Mówi, nie chcemy. Ale i tak przyniósł. Mówi, nie chcemy tego jeść, nie mamy miejsca. Przyszedł drugi, powiedział, że jest za darmo. Ja mówię, za darmo dzisiaj to już kolejna rzecz, którą się dostaliśmy za darmo. Bardzo mi się podoba w tej Turcji. Wszystko jest za darmo. Do tego są lody i jeszcze jakiś taki mus migdałowy, ale to zgaduję. Ciepłe. Jakiś piasek. Słodki piasek. Połączenie z tym słodkim piaskiem i lodami, to ten makaron z serem jest bardzo dobry, bo kiedyś jedliśmy samo to danie i było takie ser. Dobra, oddaję honor tej potrawie. Przed rachunek
Ja już kukunowania wiem. Wyobraźcie sobie, że oni nas skasowali tylko za te dwa kebaby, a całe to przedstawienie i deser, i przystawkę, i herbatka, to wszystko to było po prostu no, za darmo, no, wliczone w cenę. Cudownie po prostu. Zapłaciliśmy 520... 16 euro. Za ten cały posiłek 16 euro. Dobra, dobra cena. Thank you, that was very good. This thank you very much. And you're me. Very good. Bardzo dobre jedzonko, pojedliśmy, jestem przeszczęśliwa. Teraz idziemy do hotelu zameldować się, zostawić rzeczy i odpocząć po tej podróży. Jutro będziemy zwiedzać. Mam osobne łóżka. To się wyśpię. Nie ma za dobrego światła, więc dużo nie będziemy nagrywać. Ale w dwóch słowach powiem wam, co my w ogóle tu robimy. Bo powinniśmy jechać do Portugalii, szukać domu. A... O, jest światło. Jest. Stary włączył. A jesteśmy w Turcji, w Ankarze, w stolicy. No i jesteśmy tu, ponieważ ostatnio mamy bardzo dużo rozmów na temat Turcji. Bardzo dużo osób do Turcji już przyjechało albo się wybiera. I ambasada Turcji się dowiedziała o tym, że my po prostu tak gadamy o tej Turcji i nam fundnęli wyjazd, no. Nie stracił Łukasza. Ja ostatnio czytam książki, które się dzieją w Turcji. I po prostu zatęskniło nam się bardzo za Turcją. No i stwierdziliśmy, że polecimy sobie na krótki urlop po zakończeniu naszego właśnie sezonu polskiego, po targach, po wszystkich spotkaniach. Na parę dni tutaj przylecieliśmy właśnie odpocząć. Zastanawialiśmy się, czy kręcić, czy nie kręcić, ale ja stwierdziłam, że w końcu jesteśmy podróżowaniem przez V, więc nakręcimy vloga z podróży, ale będzie to vlog przede wszystkim pełen jedzenia, bo przyjechaliśmy się tutaj najeść, napić czaju, pozwiedzać troszeczkę, zrobić zakupy, no i wrócimy i potem pojedziemy do Portugalii. Także widzimy pokażemy się obraz jeszcze. Jutro. Zobaczcie na ten obraz. O Boże, obraz dosyć mroczny. Jeszcze w ogóle odbiło mi się w lustrze to dziecko i... Ktoś na mnie patrzy. Usłyszał. Idziemy zwiedzać Ankarę. Chcieliśmy iść na friwoktury, ale już nie było żadnych, więc będziemy dzisiaj spontanicznie spacerować. Nasze pierwsze kroki skierujemy do mauzoleum Ataturka. Jest to taki najważniejszy punkt w mieście, w Ankarze, ponieważ tutaj spoczywa Ataturk. Ataturk jest to taki największy bohater. Na tym obrazku, teraz co widzicie, można też zobaczyć, jak bardzo religijni są Turcy. Te dziewczyny sobie siedzą bez chust, przy kawce, przy soczku, modlitwa w tle, a one normalnie życie jak co dzień, więc to nie jest taki bardzo muzułmański, bardzo religijny kraj, jak się niektórym wydaje i jak mi się wydawało kiedyś. Dobra, wypijmy herbatkę. Jeszcze raz, więc teraz kierujemy się do najważniejszego punktu w mieście, do mauzoleum Ataturka. Najważniejszy, ponieważ Ataturk to jest bohater narodowy, najważniejsza osoba w pamięci i w sercach Turków. Jego nazwisko Ataturk dosłownie oznacza ojciec wszystkich Turków. Jego historia jest taka, że w trakcie I wojny światowej zjednoczył on właśnie mieszkańców Turcji, stworzył armię po to, by odbić ziemię spod rąk, między innymi Anglików. No i udało mu się to i on wtedy stworzył na nowo państwo Turcja, współczesną Turcję, republikę demokratyczną.
wprowadził szereg różnych praw, których celem było to, aby naród był równy. Między innymi kobiety zyskały prawa wyborcze, jedne jako z pierwszych w Europie, a ludzie generalnie dostali zakaz noszenia, właściwie mężczyźni dostali zakaz noszenia fezów, które kiedyś świadczyło o przynależności do kast. Oprócz tego Turkowie musieli wybrać sobie nazwiska, ulice zyskały nazwy itd., itd. Dlatego on stworzył właśnie taką współczesną Turcję, której bardzo blisko było do Europy i Turkowie po dziś dzień są za to wdzięczni, no i po prostu go kochają. O nim nie mówi się ani jednego złego słowa, a jego wizerunki są dosłownie wszędzie, szczególnie teraz, w listopadzie, ponieważ Turcja niedawno świętowała Dzień Niepodległości, także ulice są zabarwione na czerwono flagami tureckimi, wszędzie widać te jego wizerunki, a mauzoleum, do którego idziemy, jest tłumnie odwiedzane przez różnego rodzaju wycieczki, przede wszystkim szkolne. Czas na przerwę w spacerku. Będziemy jeść tavuk durum, czyli kurczaka, kebaba takiego z kurczaka w naleśniku. To będzie ładne. Smacznego. Cały ten nasz dość długi spacer doprowadził nas do starej części miasta, do starej części Ankary, czyli Ulus. Bo musicie wiedzieć, że Ankara 100 lat temu to było dosyć małe miasteczko. I dopiero właśnie Atatürk ustanowił, że Ankara stanie się stolicą, bo wcześniej stolicą był Stambuł. I od tego momentu, kiedy Ankara została tą stolicą, zaczęła bardzo gwałtownie rosnąć i w tym momencie liczy około 5,5 miliona mieszkańców. Także teraz znajdujemy się w starej części z piękną, zabytkową, ottomańską zabudową. A my szukamy miejsca, gdzie będziemy mogli się napić kawki i czaju, bo nogi nam odpadają. No skąd? No dawaj. Rozdzieliliśmy się na chwilę z Łukaszem, bo ja idę do Muzeum Cywilizacji Anatolijskich, bo Ankara znajduje się w sercu regionu, w Anatolii. Łukasz stwierdził, że nie ma ochoty na muzeum, także poszedł sobie na spacer tutaj, a ja idę troszeczkę się dowiedzieć na temat starych cywilizacji, które kiedyś tutaj zamieszkiwały. Wizyta w muzeum była niczym podróż w czasie, w odległą przeszłość, ponieważ niektóre artefakty pochodziły z czasów neolitu, czyli sprzed kilku tysięcy lat. To było wyjątkowe doświadczenie, móc obserwować dawne dokonania ludzi. Nabrałam przekonania, że mimo dzielącego nas czasu, wcale tak bardzo się nie różnimy. Tak jak my teraz i oni tworzyli przedmioty codziennego użytku, sztukę, nosili biżuterię, używali pisma oraz monet. To właśnie dzięki zdobyczom dawnych cywilizacji dziś możemy nazywać się współczesnymi ludźmi. Muzeum za mną. Łuki. Ja jestem za tobą. Łuki też jest za mną, jesteśmy już razem. Ja wypiję kawę pyszną w międzyczasie. Ja potrzebuję kawy albo czaju, bo już opadam z sił. I idziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca z widokiem na zachód słońca, bo stop, się stop, zbliża. Stop. Idziemy do Cytadeli, tutaj jest bardzo ładna Cytadela. Stare rzeczy są po prostu Cytadela. Ty chyba ja dalej zmęczony. Nie, jestem przeszczęśliwy. No to super.
No i to jest Cytadela, tutaj są pamiątki, tutaj jest po prostu przepięknie. Trochę turystycznie, ale jesteśmy turystami. Umówmy się. Tu ma pan taki głośnik, jak się wkłada komórkę tam do tego, to naturalnie po prostu tygielki do robienia tradycyjnej tureckiej kawy. Preloczki, pamiąteczki, malutki meczet, może sobie kupić dywan. Tureckie dywany są przepiękne, dużo ładniejsze niż marokańskie. Ogromne miasto. Widzicie pieski? Ale coś śpią. Dobra, okazuje się, że tam na górze jest zamek. Idziemy tam, tylko nie wiem jeszcze którędy. Ale znajdziemy. Kocie, którędy? Tam czy tam? Taki czarny, mały do naszego vana? Oho, kochany. Cześć, kocie. Takiego chcę. Ja też. Czarnucha małego. A najpierw minę. Chłopiec, chłopiec. Kociarz. Ewet znaczy tak. I jak słyszę to słotem, się od razu przypomina, jak byliśmy w Kapadocji oglądać balony. I tam była cała ta szopka z zaręczynami. Ustawili taką pergolę, kwiaty, owoce, stolik. I pan zapytał o rękę, no i dziewczyna powiedziała Ewet. Laska zgubiła butelkę. Będzie rzucał? Wydaje mi się, że to jest największe miasto, które widziałem. Takie, żeby po prostu widzieć tak dużo można zobaczyć, bo miasto jest położone w takim międzygórzu, na wzgórzach i te bloki są bardzo wysokie, bardzo, kilkudziesięciopiętrowe. 5,5 miliona ludzi. Ogromne miasto. Czegoś takiego też jeszcze nigdy nie widziałem, żeby po prostu tak daleko sięgały, gdzie po prostu nie popatrzy się, to wszystko za mną, to są budynki mieszkalne. Ogromne. Szok. No i na koniec dnia, na koniec zwiedzania znaleźliśmy fajną miejscówkę na zachód słońca, kawiarnię. Także zostawiam was z pięknym zachodem słońca nad Ankarą. Jesteśmy na dworcu, ponieważ jedziemy pociągiem do Stambułu. Mam nadzieję, że to będzie taki klimat jak w Orient Expressie. Co prawda nie jest to Orient Express, tylko jakiś zwykły turbo szybki pociąg, którym, jak mówił Łukasz, przejedziemy ponad 500 km i przejedziemy to w kilka godzin. Strasznie się cieszę, bo mogliśmy wziąć samolot, ale ja kocham pociągi. To jest po prostu mój ulubiony środek lokomocji i mam nadzieję, że będą fajne widoki. Zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Też kupiliśmy sobie po obwarzanku na drogę i soczek. Kawkę myślę, że będą serwować na pociągu. Jeżeli was interesują ceny w Turcji aktualne, to nam dajcie znać, to nakręcimy jeszcze jeden odcinek o cenach, ponieważ dużo się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich 2 lat. Inflacja tutaj jest na bardzo wysokim poziomie, no więc niestety ceny również podniosły się. Nazywam się Tukasz Gawlasz.
pociągu i jedziemy do Stambułu zaraz, ruszamy. I muszę wam powiedzieć, że plan był następujący, że nagramy jeden odcinek z Turcji, po prostu taki lekki, luźny odcinek, ale wczoraj w trakcie zwiedzania Ankary tyle się wydarzyło i tyle mamy materiału, że stwierdziliśmy, że zrobimy dwa odcinki z Turcji, będzie jeden z Ankary, a jeden ze Stambułu. Stambuł będzie mniej taki, będzie mniej zwiedzania, a więcej wam opowiemy na temat właśnie cen. Jak się uda, to pokażemy wam zakupy, ponieważ mamy zamiar kupić parę rzeczy. Więc to będzie wszystko w przyszłym odcinku. O ile będziecie go chcieli, bo tak jak Łukasz zapytał was, czy chcecie poznać w ogóle te ceny. Może was to nie interesuje. Dajcie znać. Także dziękujemy za ten odcinek, za waszą obecność. Napiszcie nam, co wam się najbardziej podobało, czy tak jak my cieszycie się z powrotu do Turcji. I widzimy się za tydzień. Pokaż taką jeszcze mapę, pokaż mapę. To wam pokażę mapę. O, pokażę wam, jak będziemy jechać. Dokładnie. Moi drodzy, jesteśmy tutaj w Ankarze. Tu jest autostrada do Stambułu, a my pojedziemy tak, po prostu tutaj, niżej. Mam nadzieję, że będą bardzo ładne widoki. I to Stambuł. Kupiłeś sobie coś ładnego? Nic sobie nie kupiłem. Mało razu naszego nowego domu. Stambuł! Zaczynamy przygodę.